dobry, cześć i czołem. Witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatni odcinek z testem cateringu bardzo Wam się spodobał, więc przychodzę z odcieczą i z kolejną serią, a raczej z kolejnym odcinkiem z serii Testuję Catering. Dzisiaj będzie to catering Green Vibes Catering. Jest to catering z Wrocławia, ale znowu, odezwali się do mnie na Instagramie, nic nie wiedzą, że nagrywam ten filmik, także będzie to jak najbardziej szczera opinia. Zapraszam Was tym razem na cały tydzień jedzenia, ponieważ udało mi się nagrać każdy posiłek przez tydzień. Zobaczcie, co jadłam, czy mi smakowało. Na koniec zrobię super podsumowanie. Więc co, jedziemy z tym filmikiem. Dieta, którą wybrałam, to dieta wegańska oczywiście, wysokobiałkowa w wersji 2000 kalorii. Pierwszy posiłek z mojego tygodnia był to jogurt z musli i z owocami. Był bardzo smaczny. Miał trochę mniej białka niż bym sobie życzyła na śniadanie, może w diecie wysokobiałkowej, bo tylko 11 gram, ale i tak jest to całkiem dobry wynik. Tutaj mamy już drugie śniadanie. Była to przepyszna wiosenna sałatka z kuskusem, warzywami, szparagami, rzodkiewką, ogórkiem i takim sosikiem jogurtowo-czosnkowym. Było pyszne, ale jednak brakowało mi tutaj małego źródła białka. W kolejnym posiłku za to białka nie brakowało. Była to fasolka po bretońsku z dodatkiem tofu, oczywiście fasoli. Była pyszna, była mało tłusta, co dla mnie jest ogromną zaletą, bo większość takich fasolek kupnych czy w restauracjach zawsze jest okropnie tłusta. Jako, że nie zdążyłam dokończyć drugiego śniadania przed pracą, połączyłam sobie te dwa dania i wyszło coś przepysznego. Jako deser tego dnia był śliwka w czekoladzie, proteinowy deser ze śliwkami i z takim a la budyniem. Był bardzo dobry, chociaż nienawidzę śliwek, tutaj jakoś mi bardzo nie przeszkadzały. Są to jedne z tych owoców, do których po prostu nie umiem się przekonać i lubię je tylko na ciepło. Jeśli chodzi o kolację, to musicie uwierzyć mi na słowo, ponieważ zgubiłam jakimś sposobem nagranie z niej. Chyba też dlatego, że na początku nie planowałam, że wyjdzie z tego aż cały filmik jedzeniowy. Boże święty, co ja zrobiłam. Dzień dobry, kolejnego dnia. Chciałam Wam pokazać moją wspaniałą, proteinowy pudding gryczany, który mam dzisiaj na śniadanie z cateringu i wywaliłam go na ziemię. Na szczęście był zamknięty, więc jakby nie to, że coś wypadło na ziemię, ale się tak poturbował, a był tak piękny, tak widać przemyślany, ale już Wam pokazuję, jak wygląda w tym momencie. Tak prezentuje się po mojej próbie uratowania go. Wiadomo, nie jest to to samo, ale można się domyślić, jak wyglądał, zanim spadł do góry nogami i się wszystko przekręciło po prostu. Tu mamy dzisiejszy dzionek w ogóle z cateringu. Znowu pewnie podliczę wszystkie makroski i podsumuję sobie na tej kartce i na koniec tygodnia zrobimy wielkie podsumowanie, ale ja zabieram się za próbowanie śniadanka. A na śniadanku tego dnia był pudding gryczany tym razem, czekoladowy z truskawkami. Tyle owoców chciałabym jeść codziennie na śniadanie i zazwyczaj tyle sama jem, także mega, mega propsy za taką ilość świeżych owoców, błonniczka do śniadania. Propsuję bardzo. Jest spoko, bardzo spoko, ale jak ktoś nie lubi kaszy gryczanej, a wiem, że są takie osoby, to jednak jest ona tutaj trochę wyczuwalna. Ja ją bardzo lubię, więc mi totalnie nie przeszkadza. Nie wiem, czy da się napisać w wykluczeniach, że się nie chce kaszy gryczanej. Ja dałam sobie w wykluczeniach, że nie mogę jeść sezamu, bo mam totalne uczulenie. Ale co, jeszcze sprawdzę sobie, ile to jest białeczka. Białka jest 21 gram, więc w porównaniu z wczorajszym śniadaniem to jest dużo, dużo lepiej. Jest go dwa razy tyle. Także jest to super, myślę, śniadanie. Plus jest to super śniadanie przedtreningowe, bo jest tu bardzo dużo węglowodanów. Więc dla mnie idealnie. Nie wiem, czy dla przeciętnego Kowalskiego też, ale ja zaraz będę ruszać na trening po tym jedzonku, także dla mnie no, idealny posiłek przed treningiem. Mamy tutaj mało tłuszczy, dużo węglowodanów, sporo białka, także daję 8 na 10, bo mogłoby być troszkę słodsze. Takie jakby to babcia powiedziała, takie dobre, nie za słodkie. Akurat dla mnie spoko. Zjadam i lecę na trening. Dobra, jeszcze muszę się odezwać. Zauważyłam, że to jest arbuz i tak mi totalnie do tego nie pasuje. W sensie lubię arbuza. Ale to już jest kwestia właśnie preferencji owocowo-warzywnych, wiecie, no nie da się każdemu dopasować tego. Ale nie no, arbuz do takiego dania mi zupełnie nie pasuje. W sensie truskawki idealnie, borówki, o Boże, ale arbuz. I don't feel it. Zostawmy to 7 na 10, o. Stwierdziłam, że dzisiaj Wam też pokażę w ogóle overview wszystkiego, co jest dzisiaj w cateringu. Już śniadanie zjadłam, więc tak na szybko tylko pokażę Wam całą resztę. Na drugie śniadanie dzisiaj mamy chrzanowy serek, warzywa, pestki dyni i widać, że jest chleb, jakieś warzywka. Uwielbiam to w tym cateringu, że jest tyle świeżych warzyw. Tego bardzo brakowało mi ostatnio przy poprzednich testach. No ale jednak jest to catering wegański i widać, że naprawdę starają się tymi warzywkami
podbijać objętości posiłków i ja to uwielbiam. Potem mamy, tu jest akurat kolacja, ale już Wam pokażę, że jest jakaś sałatka z orientalnym tofu. Jestem w ogóle zdziwiona, dlaczego przy takiej ilości tofu jest w sumie tak mało białka. Tutaj mamy wegański stir fry z białej kapusty, z bobem i z ryżem. To trochę kombo takie na obiad może być ciężko strawne, ale ja bardzo lubię bób i bardzo lubię kapustę i widzę, że tutaj też jest jakiś tofu chyba, także super. I tu mamy białka już też tylko 14 gram. No i tu mamy znowu z tofu posiłek, wegańskie panini z tofu i pesto. To wygląda zdecydowanie najfajniej i najciekawiej dla mnie. Chociaż to też, bo ja bardzo lubię sałatki generalnie. No i kocham tofu, więc dzisiejszy dzień pod względem miłości do tofu zostanie zaspokojony. Zobaczymy, jak to będzie ze smaczkiem. Drugie śniadanie, czyli chrzanowy serek, smakował jak chrzanowe almette, więc totalnie moje smaczki bardzo dobre. Ja tu prawie kończę jeść obiad z cateringu i zapomniałam, że przecież nagrywam vlogaska i raczej cały tydzień jedzenia tego cateringu, także przydałoby się pokazać. W każdym razie pokażę Wam przebitkę, jak nagrałam, zanim to podgrzałam i nagrywałam to po prostu wszystko razem wcześniej, żeby było prościej, ale teraz zjadam to i teoretycznie jest tam bardzo mało białka, a tego tofu tutaj i bobu jest naprawdę sporo. Także nie wiem, czy to po prostu oni się tam rzucają jako miks całości. Niektórym się trafi więcej, a niektórym trafi mniej tofu. W każdym razie to jest na mega plus. Też sam stir fry jest bardzo smaczny. Ryż był trochę niedogotowany, ale myślę, że to jest tak robione trochę celowo, żeby właśnie go sobie móc podgrzać i żeby on się dogotował w tym sosie. Generalnie samo danie, jak widzieliście, nie wyglądało najładniej, ale też wiem, że to dlatego, że normalnie było posypane sezamem, a jako, że mam dietę tą eliminacyjną bez sezamu, po prostu nie mogę go jeść, bo mam uczulenie, to nie miałam posypanego, ale widziałam na relacjach dzisiaj na Instagramie, że inne osoby dostawały po prostu posypane sezamem i wtedy wszystko wygląda ładniej. Także dobra, ja zjadam i zmykam dalej do roboty, bo właśnie jestem w takim ciągu, że aż zapominam nagrywać. I tak oczywiście polałam wszystko keczupem, bo nie byłabym sobą, nie polewając jedzenia keczupem. Dlatego biorę sobie trochę mniej kalorii, żeby mieć przestrzeń na takie rzeczy jak 3 kawki dziennie i keczup. Podwieczorek to był zdecydowanie highlight tego dnia największy. Te panini z tofu i z bazylią. O mój Boże, jakie to było dobre. Po prostu przepyszna była. Ja sobie ją podgrałam na patelni z tymi wszystkimi dodatkami w środku i to smakowało przepysznie. Kolacyjna sałatka z tofu za to bardzo mnie zawiodła. Była bez smaku. Tak naprawdę samo tofu było przyprawione. Szukałam tam jakiegoś sosu, może na dole, ale zawsze mam ketchup, więc po prostu uratowałam sytuację ketchupem i można było tak zjeść. Wymieszałam to sobie na talerzu po prostu dzięki temu i żadne jedzenie nie zostało zmarnowane. Kolejny cateringowy dzionek i mamy dzisiaj mini wtopę, ponieważ jak wiecie, ja nie mogę jeść sezamu i zaznaczyłam to w swoich preferencjach, a dzisiaj widzę, że dostałam i to posypane sezamem i tutaj chyba hummus i to teoretycznie też jest napisane, że jest sezam. Teoretycznie ja tego sezamu tutaj nie widzę, więc nie wiem, czy będę próbować ryzykować, czy nie. Na pewno na śniadanie jest hummus i napisałam już do firmy. Bardzo miło się zachowali, bo powiedzieli, że chyba po prostu pojechały część rzeczy nie tam, gdzie powinno. Tutaj ewidentnie widać, że albo to jest sezam, ale raczej to jest sezam, no czarnuszkę rozpoznam. Trochę jest mi przykro, nie powiem, ale na szczęście napisałam najpierw do Green Vapes, że no coś takiego się stało, mimo tego, że zapewniali mnie, że będzie możliwość wykluczenia sezamu i bardzo miło się zachowali, bo powiedzieli, że wyślą mi w ramach rekompensaty jakieś ciacho i soczek, także spoko, a ja zobaczę. No nie wiem, czy będę ryzykować, po prostu na śniadanie zjem sobie kolację, bo byłam teraz właśnie na siłowni, na treningu i jest godzina generalnie 12, a ja dzisiaj jedne co zjadłam to była kawka i moje batony proteinowe, które testuję do przepisu. W każdym razie nie, na pewno mogę zjeść drugie śniadanie i na pewno mogę zjeść kolację, więc na razie wjedzie kolacja na śniadanie, a co zresztą to zobaczymy, czy będę ryzykować, czy nie. Bo jakby moje uczulenie na sezam, jak ktoś nie wie, o co mi chodzi, to jest coś takiego, że generalnie puchnie mi w środku buzia, ale to nie jest taki szok anafilaktyczny, jak po, nie wiem, jak ludzie mają na przykład po orzeszkach ziemnych, jak są uczuleni, no ale jeśli ktoś jest uczulony na orzeszki ziemne, a tutaj by zaznaczył sobie wykluczenie, a dostałby coś z orzeszkami, no to byłby przypał, bo człowiek generalnie mógłby umrzeć. No u mnie to nie jest aż tak poważnie, ale przez dobre kilka godzin po zjedzeniu czegoś z sezamem mam bardzo duży problem z oddychaniem i z
przełykaniem śliny, ponieważ mam spuchnięty język i całą generalnie jamę ustną. No a później w brzuchu dokładnie to samo. Jakbym miała spuchnięty żołądek w środku, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Ale tak, to jest mój sezamowy wywód, a ja jestem już bardzo głodna, więc zabieram się do jedzenia. No ale zobaczcie, jakie to jest piękne. To jest jakiś dip z dyni i teoretycznie masła orzechowego. A stąd pewnie wyjem wszystko po prostu poza hummusem. Tutaj zdarza mi się często, że się bawię w zeskrobywanie sezamu w różnych rzeczy. Nie wiem, czy będę próbować tutaj, bo jest go, widzę, sporo. A ja teraz atakuję to, czyli jaglany pudding proteinowy, waniliowy z gruszką i słonym karmelem. No to wygląda bosko. Mega ich szanuję za to, że ładnie tak podają wszystko, naprawdę. Jemy, pamiętajcie, najpierw oczami. Czas na mały podłogowy taste test, moje ulubione. Nie wiem, dlaczego tak lubię iść na ziemi, ale lubię. Kocham karmel, a karmel z daktyli. Jeśli nigdy nie jedliście karmelu z daktyli, to koniecznie zróbcie sobie dobrze i zróbcie sobie taki karmel. Ja nie mogę go mieć w domu, bo generalnie jak go robię, to zjadam cały naraz. Zapomniałam, że to jest dobre. A jeszcze po treningu, jeszcze jak jestem taka głodna, przepychota, mniam. No w te słodkie rzeczy to oni umieją bardzo dobrze. Kombinuję co dalej zjeść z tego cateringu, pokazywałam wam, jakie to było piękne. Ale na pewno wykorzystuję sobie chlebek z śniadania i te warzywa. Próbowałam też ściągnąć ten granat, bo uwielbiam, więc go pewnie umyję z tego hummusu. Ale dobra, wymyśliłam plan, zrobię to samo co z granatem, wyciągnę sobie samo tofu i obmyję z tego sezamu. Spróbowałam, żyję. O mój Boże, jakie szczęście. Powiem tak, mogę to jeść, bo na pewno mi nic już nie spuchło, więc się rzuciłam, jak tylko poczułam, że jest okej. Okay. Ale to nie ma za wiele smaku. Tak jak wygląda przepięknie, po prostu dynia i masło orzechowe. Ostatni posiłek, jaki zjadłam tego dnia, to była zupa krem z białych warzyw, która zdecydowanie nie miała sezamu, była przepyszna. Dobrze doprawiona, ze skwarkami z tofu, no coś pięknego. Dzień dobry moi drodzy, w czwartek. Dzisiaj jadę na zajęcie do szpitala, więc zabieram ze sobą jedzonko na wynos, ale tak jak widzieliście przed sekundą, zapakowałam swą kolację na śniadanie. Już drugi dzień będę jadła kolację na śniadanie, ale w każdym razie łatwiej jest mi wziąć kanapki i wysmarować je sobie po prostu pastą, niż brać wegańskie jajo, które wygląda zarąbiście. Już nie mogę doczekać kolacji, bo zjem je na kolację, ale wow, wegańskie jajo, ta pasta bezrybna. Tylko je spróbowałam, ale o mój Boże, kocham pastę bezrybne i tego typu rzeczy. Nawet jakbyśmy z Karą, to widzieliście, że w ostatnim odcinku jadłyśmy na mieście, to zamawiała Karolina właśnie pastę bezrybną, także ja uwielbiam robić sama w domu, a ta smakowała wybitnie, także już jadę i będę jeść pewnie w samochodzie przed zajęciami. Ta pasta jest takim sztosem. I ja chcę przepis. Wróciłam właśnie do domu i totalnie nie miałam czasu nic zjeść. Znaczy zjadłam jedną kanapkę z tych, co sobie zrobiłam, ale wzięłam teraz z powrotem, więc będę dojadać kanapkę. Pewnie skończę całą tą kolację, bo mam jeszcze 3 kromki chlebka. Więc podgrzałam je sobie chwilkę tutaj na patelni, jeszcze parują. I dojem po prostu resztę tej pasty. Ale generalnie dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę dobrze. Wziąłem z sobą ten koktajl, ale nie wiem, coś z nim jest bardzo dziwnego. Pokazywałam wam przez chwilę w szpitalu. Wziąłam tylko łyka, bo mam wrażenie, że albo jest zepsuty, albo po prostu się mi zagotował w torebce. Nie wiem, co jest z nim, tak? Spróbuję go schłodzić. Zobaczymy. On się tak bardzo dziwnie rozwarstwił, ale to jakby się ściął dosłownie. A tutaj niby nie ma żadnego... znaczy niby jest mleko kokosowe. No bardzo dziwnie to wygląda. Jest bardzo gęsty. Nie zachęca. Szczerze mówiąc, może jest dobry, ale spróbuję go schłodzić, wtedy spróbuję jeszcze raz. Ale z tą pastą, powtórzę się, ja chcę przepis. To jest najlepsza pasta bezrybna, jaką jadłam. A jadłam wiele, pracując w Wege Guru, robiąc je sama. Ostatnio w roślinie próbowałam od Karo, a ta jest naprawdę... O mamo! Stwierdziłam, że spróbuję zblendować może tego smoothiesa jeszcze raz i zobaczyć, czy będzie trochę
gęstszy albo fajniejszą miał konsystencję, bo zobaczcie, jak teraz wygląda, jakbym chciała sobie przelać na przykład do szklanki. No wygląda to źle. A takie dobre śniadanie i kolacja, a tutaj takie coś. No i wylałam oczywiście, bo nie mogłabym być sobą. Dobra, próbujemy zblendować. To mi wygląda, jakby to mleczko kokosowe po prostu się rozwarstwiło. Orzechy włoskie do tego zrobiły się na masło orzechowe. Nie wiem, co tutaj jest takiego, ale wygląda to... Cynamon, że takie żółte zrobi? No nie, cynamon robi, że jest brązowy. A co robi, że jest żółte poza marchewką? Nie wiem. Dobra, normalnie bym tego nie zrobiła, ale stwierdziłam, że dla was ja się poświęcę i spróbuję. Nie jest to straszne, ale boję się to pić. I konsystencja, i taki kwaśny, dziwny posmak, pewnie od marchewki. Trochę czuć te mleko kokosowe, ale ja bardzo tego nie chcę pić. O nie. Lubię smoothies, bo są gęstsze niż soki. Nienawidzę soków, to już wiecie z moich innych filmików pewnie, że nienawidzę dostawać soków. To powinno być kremowe jak tu milkshake, tam jest mleko kokosowe. Dlaczego to nie jest tak kremowe? Rozumiem marchewka, ale no 1 na 10. Tak jak śniadanie, raczej kolacja. Czyli ta pasta rybna jest po prostu przekozacka i daje jej po prostu 12 na 10. To ten koktajl. O mój Boże. O, a tu właśnie, dlaczego nie jem na biału? A ostatnio sobie zjadłam ciasteczka z mlekiem. Pamiętacie wczorajszą sezamową wtopę? Otóż Green Vibes napisało, że w ramach rekompensaty dostanę coś słodkiego i rzeczywiście dostałam dzisiaj ekstra ciacho. Tak się prezentuje. Co prawda nie są do końca moje smaki, bo widzę, że to jest brownie z kokosem, coś takiego, ale... No ja po prostu nie jestem wielką fanką deserów z kokosami. Lubię, ale nie są to moje ulubione. Gdyby to było coś z karmelem, o, to bym została przekupiona. Także bardzo miło z ich strony, chociaż no wiadomo, nie miałam obiadu pełnego. Coś sobie na szczęście mogłam dorobić z tego, co miałam w lodówce, ale wiem, że niektórzy jak zamawiają catering, to nie mają zupełnie nic w lodówce. I ja jestem przekupiona, bo lubię słodkie. Mimo wszystko jestem przekupiona. Chociaż uważam, że każdy, kto dzisiaj dostał na drugie śniadanie tego shake'a, powinien dostać takie ciasto w ramach rekompensaty. Przepraszam, że to mówię, ale no ten shake to... Chociaż wymyśliłam, co można z nim zrobić. Można go dodać do curry. Zaczynacie zawsze z tej strony ciasto, czy z tej strony? Bo ja zawsze jakoś nie wiem, dlaczego z tej wolę. Mam wrażenie, że tu jest bardziej dopieczone i mogę faktycznie posmakować najwięcej. Tak jak myślałam, czyli ciacho takie a la Bounty. Nie jest to mój ulubiony batonik, ani moje ulubione smaki. Nigdy nie kupiłam sobie batonika Bounty. Jakoś czekolada i kokos nie przekonują mnie, ale sama czekolada już tak, więc pewnie zjem bez kokosa. O, dobrze. A tak serio, to zjem tylko trochę, resztę zostawię dla Matiego na jutro, bo ja zaraz muszę ruszać znowu na uczelnię. Także see you later. Światło mi mega dziwnie pada teraz na twarz pewnie, ale musiałam to tak zaprezentować, bo po prostu wygląda to przepięknie. Próbujemy! Kocham bakłażana! Jeśli nigdy nie jedliście dobrego bakłażana, a raczej myślicie, że nie lubicie bakłażana, to po prostu nigdy nie jedliście go dobrze zrobionego. O, to jest dobry bakłażan. Dobry, naprawdę dobry bakłażan. Naprawdę jeden z lepszych obiadków tego tygodnia. Może nie jest, nie ma najwięcej ilości białka, co mnie trochę boli, bo wiecie, białeczko musi się zgadzać, ale wybaczam mu wszystko. Gdyby było tutaj jakieś na przykład tofu, takie wiecie, jeszcze podpieczone w tym samej marynacie, co ten bakłażan, o Boże, to by było 50 na 10, ale i tak jest no, smakowo przekozak. Myślałam, że ten jogurt nie będzie mi tutaj smakował, bo spróbowałam go samego. To jest taki jogurt jakby miętowy, a ja z tymi jogurtami miętowymi to mam tak, że się lubię albo się nienawidzę. Sam mi nie smakował, ale w tym to ma sens i w tym mi smakuje. Pycha! Ej, wow, ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale nawet sałatkę ziemniaczaną można zrobić tak, żeby wyglądała ładnie. Brawo! I teoretycznie to jest majonez, ale coś już rzadki ten majonez. Nie to, że jestem znawcą majonezu, bo mój ulubiony majonez to tylko i wyłącznie roślinny kielecki.
zobaczymy później, bo już teraz jestem full po obiadku, także dam wam znać później, co o tym sądzę. Hello, hello, wróciłam właśnie z pracy, jest godzina 21. U mnie na kolację będzie śniadanie, czyli próbuję podgrzewać te jajca i tak. W tle za mną jest wielki bajzel i pranie, ale cóż poradzę, this is life. Pokażę wam, co będę jadła na kolację z tego, co mam z cateringu. Te jajka przychodziły z takim dipem z awokado musztardowym, ale dla mnie to nie smakuje ani awokado, ani musztardą. Tylko ma w sobie kawałki gorczycy i jest po prostu dziwnie kwaśno-gorzkie, więc... A nie wiem, czy po prostu awokado było niedojrzałe. Boże, słychać, że już jest naprawdę zmęczona jestem. W każdym razie tu podgrzewam sobie jajca. A kanapki chyba wysmaruję po prostu resztką pasty tej bezrybnej. A jeszcze przecież została mi sałatka, więc chyba to też będzie jedzone. Zobaczymy, chociaż spróbowałam przed chwilą trochę. Tak jak pasta bezrybna dupę urwała, tak to znowu dupy nie urywa. Ale jestem już bardzo głodna i bardzo zmęczona. Nie, no dobra. Jest spoko, chyba po prostu jestem maruda mode, ale trochę brakuje soli, więc chyba po prostu sobie trochę posolę i będzie gitara. Nie, to jest jednak dobre, cofam. Spróbowałam właśnie kawałek tego jajca i muszę przyznać, że to smakuje po prostu jak naleśnik, ale jest tak ciekawe i tak fajnie to wygląda, że ja mogę sobie udawać, że jem jajko. Spoko. Tak, prezentuje się mój talerz wszystkiego na kolację, czyli śniadanie, podwieczorek i kolacja w jednym. Mniam. Hejka, hejka, w piątek, piąteczek, piątuniu, Boże Święty, jak się cieszę, że ten tydzień się kończy. Zaspałam dzisiaj z takim kretesem, że to jest w ogóle nieważne. Ten odcinek nie jest o tym. Ten odcinek jest o jedzeniu. Przyszedł do mnie znowu w nocy kurier. O 3 w nocy chyba, bo otwieram mu drzwi, dlatego że u nas w bloku kradną i za każdym razem, jak on przychodzi, muszę odbierać osobiście paczuchę. Także o 3 odebrałam paczkę. Wzięłam sobie śniadanko ze sobą, także wam je pokażę. Dzisiaj ruszam na konferencję fizjoterapeutyczną do Serocka, także mam kawał drogi do przejechania i już się nie mogę doczekać. Jedzenie dzisiaj zapowiada się super. Tylko znowu na kolację mam hummus. I już nie wiem, czy pisać do nich, że dlaczego znowu mam coś z sezamem. Znowu mam na kolację hummus. No nie mogę. Oczekując na koleżankę, poszłam sobie po kawę do Kosty, a teraz pokażę wam, co mam dzisiaj na śniadanko. Nie wiem, czy będę je teraz jeść całe, czy po prostu sobie trochę dziubnę do kawy. Nie mam pojęcia, jak was ustawić, bo nigdy w życiu nie nagrywałam bez rąk w samochodzie, ale dobra, próbujemy. Ale ja tęskniłam za owsianką. Zdecydowanie jestem team słodkie. Hello, to znowu ja. Przyszłam pokazać, co jest na drugie śniadanie, ale że jest to koktajl, a dokładniej koktajl odżywczy z awokado, to bardzo nie chcę tego pić. Ja naprawdę mam duży problem z koktajlami i tego typu rzeczami, jeśli nie robię ich sobie sama. Po pierwsze, nie wyglądają zbyt apetycznie, po drugie, nie lubię pić swoich kalorii, wolę je jeść, już to powtarzałam 1000 razy, nie poczuję tego, że zjadłam. Także spróbuję dla was, ale czy to wypiję do końca, raczej wątpię. Okay, let's try this. Pomarańcza, banan, awokado, szpinak, erytrytol, nasiona chia, imbir, mielony. Ale jako, że już jestem też w domu, to pokażę wam generalnie wszystko, co dostałam dzisiaj, żeby też było trochę lepsze światło, także jedziemy. Generalnie na początek znowu trochę przypał, bo znowu coś z hummusem i znowu nie mogę tego zjeść. W każdym razie mam tutaj warzywka i hummus i falafele. Kolejna rzecz, tutaj mamy podwieczorek, czyli pieczone warzywa korzeniowe z dipem jogurtowo-miętowym. I ostatnia rzecz, czyli obiad, to jest wegański tagine, nie wiem jak to się czyta, z morelami i soczewicą. To brzmi mega, mega dobrze, to są totalnie moje smaki, więc domyślam się, że będzie przepyszne. Czekajcie, może pokażę wam w sumie bez tej folii. No, wygląda bardzo ładnie. Poza tym śniadanie pokazywałam wam wcześniej, zjadałam je w samochodzie, a na drugie śniadanie był ten felerny koktajl. Generalnie przy tym cateringu
trzeba lubić warzywa i owoce. Jakby mamy wszystkie warzywa, wszystkie owoce, jakie sobie możecie wymyślić, także raczej trzeba je lubić, ale tak generalnie polega na tym dieta wegańska, roślinna, że bazujemy na roślinach. Ja je uwielbiam i uważam, że tutaj naprawdę pokazują, że można je dobrze zrobić. Nie mam pod tym względem żadnych zastrzeżeń. Jeśli taka dieta Ciebie też interesuje, to będzie sam raz. Mały rewind, słuchajcie, napisałam do Green Vibes a propos tego humusu, że w sumie jak mają mi wysyłać coś z humusem, to żeby mi nie wysyłali, bo ja go nie zjem i się zmarnuje i coś tam. A mi napisali, że dzisiaj zrobili mi specjalnie wersję bez sezamu. Dziękuję, moje modły zostały wysłuchane, mogę zjeść pełną kolację, wow! Thank you i bardzo szanuję za to catering, naprawdę, że im się chciało zrobić oddzielną porcję specjalnie dla swojego ludzia. Dziękuję, po prostu tak to powinno wyglądać. Nie mogąc uwierzyć w to, że to hummus bez sezamu, od razu wzięłam i spróbowałam i teraz nie mogę przestać go jeść. Boże święty, zjadłam już wszystkie warzywa, jak widać już prawie cały hummus, ale coś pięknego. Dziękuję Green Vibes, naprawdę dziękuję. To taka mała rzecz. Hummus bez sezamu, a sprawił mi dzień po prostu. I zjadłam kolację na drugie śniadanie. Podgrzałam sobie właśnie obiadek i będziemy próbować tagine z morelami i chyba dynią, jakimiś ziemniaczkami, nie wiem, ale wygląda i pachnie bardzo dobrze. Approve. Bardzo dobra. Znowu troszkę za mało słone jak dla mnie, ale jestem po prostu, wiecie, przyprawowym świrkiem. Smaczki pycha. Domyślam się, że ten filmik będzie trwał 100 lat, dlatego zrobię podsumowanie jak najszybciej mi się uda, chociaż wiem, że u mnie to jest trudne, bo jak już się rozgadam, to gadam przez 100 lat. W każdym razie chciałam podsumować, że no, co mogę powiedzieć, jestem mega zadowolona z tego cateringu. W końcu był to catering wegański. Z dużą ilością warzyw, tak jak lubię, całkiem sporą ilością białka, aczkolwiek jak sobie podsumowałam wszystkie dni kaloryczności i białka, co pokażę Wam tutaj na ekranie, to nie było to w 100% to, co bym chciała, ponieważ zawsze jednak wolę, żeby minimum te 20% kaloryki z diety pochodziło z białka. Tutaj było to zawsze w okolicach tego 20%, ale zawsze jednak troszkę mniej, praktycznie zawsze. Teraz jak mam drugi tydzień ten catering, bo dalej go jem i dalej jestem zachwycona, ba, mam wrażenie, że ten tydzień jest jeszcze lepszy i żałuję, że nie nagrywam drugiego tygodnia z jedzenia z tym cateringiem. Wiadomo, nie wszystkie posiłki były totalnie pod moje smaki i nie wszystkie rzeczy były pode mnie, jak smoothies czy soki, bo ja po prostu takich rzeczy nienawidzę. Bo po prostu tak mam, ale wiem, że ludzie są, którzy chodzą do sklepów i kupują sobie smoothies, kupują sobie soki i lubią je pić, więc dla nich to będzie super, że jest taka różnorodność i że też takie rzeczy znajdują się w tej diecie. W każdym razie no, to mi nie podpasowało, tak samo nie wszystko było mega dobrze doprawione, to znaczy nie wszystko było mega, mega słone, ale dla mnie to jest żaden problem, bo wolę, żeby coś było mniej słone i sobie dosolić, niż żeby było jakby za bardzo. Wtedy już się Wtedy już się nie da tego uratować, a tutaj jak najbardziej można po prostu sobie trochę więcej doprawić. Mam wrażenie, że w tym cateringu naprawdę to, co miałam napisane na składzie tych produktów, to co było na tych karteczkach, dokładnie było właśnie w tych daniach. W sensie tam nie było nic, jakichś ukrytych dodatków smakowych, jakichś sztuczności, które bym po prostu, które da się czasami wyczuć w potrawach. Tutaj to było dosłownie, jakby ktoś do Was przyszedł i Wam coś ugotował, takiego mega, mega domowego, zdrowego, mega świeżego, no i jakby ja nie mam więcej potrzeb. Ja właśnie tego oczekuję od cateringu, żeby to smakowało, jakbym ja sobie to ugotowała. I to było najlepsze w tym wszystkim. Poza tym, no super, że są opakowania biodegradowalne, że kartonowe opakowanie do przewozu. Nie mam więcej uwag poza tym jednym sokami i tak dalej, ale to jest moja preferencja. Plus mega za to, że udało się w końcu wykluczyć ten sezam, mimo tego, że początkowe były małe problemy z tym, ale to jakby ja totalnie to rozumiem i szanuję, że w ogóle chcieli jakoś przychylnie spojrzeć na tą prośbę z eliminacją sezamu w mojej diecie, także daję 9 na 10, bo nie wiem, czy coś jeszcze mnie zaskoczy w moim życiu cateringowym, więc wolę się nie wyprztykać ze wszystkich ocen, ale jak najbardziej
ręką na sercu mogę polecić Green Vibes dla każdej osoby, która chce spróbować diety wegańskiej, wegetariańskiej, bardziej bazującej na roślinach. Super opcja. Super opcja, super opcja, super opcja. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym. Hejka!